Dzień dobry, witam wszystkich na moim wideoblogu po długiej przerwie. Muszę się tutaj wytłumaczyć, ale mam chyba dobre usprawiedliwienie. Od dłuższego czasu trwały w moim biurze, że tak się wyrażę, prace nad tym, żeby ukończyć wreszcie drugi tom mojej najnowszej książki, czyli Od Ujścia Wisły po Morze Czarne. I temu tomowi będzie dzisiaj poświęcone właśnie to nagranie. Jeszcze tutaj pokażę. Dla uzupełnienia pierwszy tom, który został wydany rok temu. Tak więc proszę zwrócić uwagę, że wszystko się pięknie komponuje, zachowana jest ciągłość. Aczkolwiek była tutaj przez jakiś czas wątpliwość, czy nie nazwać tego tomu w nieco inny sposób. I mogę tutaj zdradzić, specjalnie dla widy w mojego wideoblogu, że był taki pomysł w mojej głowie, ale został gdzieś ostatecznie wyperswadowany mi, żeby nazwać tą, ten drugi tom, Upadką, przepraszam najmocniej, z zakładą Hiszpanii Północy. Dlaczego Zagłada Hiszpanii Północy? No, ja rozumiem i dzisiaj to absolutnie przyznaję. Na początku bym zachwycony tą nazwą, później zrezygnowałem. No, bo jednak, gdybym wprowadził tutaj nową nazwę, można było odnieść wrażenie, że to jest tak praktycznie, praktycznie nowa książka, jakaś inna książka, traktująca o czymś innym. A chodziło o to, żeby zachować tą ciągłość, żeby cały czas było wiadomo, że to jest, to jest ta sama opowieść miałem to zastrzeżenie, że w pierwszym tomie jakby sytuacja polski była zupełnie inna, bo cały czas jakbyśmy w, historii, w średniowieczu byliśmy odniesieni do tego, co opisywałem właśnie tutaj w pierwszym tomie, do tego, że istniał sobie ten wielki szlak handlowy, bardzo istotny dla nas, łączący Morze Czarne, kolonie genuańskie, weneckie nad Morzem Czarnym, na, na, na Krymie i w okolicach z wybrzeżem Bałtyku, z Gdańskiem przez, przez Kraków, przez Lwów, przez Torun i tak dalej i to zapewniało nam to potęgę, no ale no w pewnym momencie jak wiadomo Polska straciła dostęp do tego szlaku do tej, do tej niezwykle istotnej arterii, dlatego że no, na wschodzie pojawili się Turcy, Turcy przegonili kupców włoskich, a na północy pojawiła się hmm, rewolucja protestancka, która nas odcięła od północy, od, 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 od tego handlu, w tym sensie, że no my nominalnie byliśmy właścicielami Gdańska, ale Gdańsk nie, 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 nie respektował polityku, polityki i jakby interesów Rzeczpospolitej, prowadził swoją własną dywersyjną politykę, w związku z tym doszedłem do takiego wniosku, że ta konfiguracja, czyli od Wisły po Morze Czarne, która stworzyła tu naszą potęgę w sinowieczu, Przestała istnieć. W związku z tym no, trzeba by było jakoś inaczej to nazwać, i że takim głównym motywem spajającym to, o czym e, będzie mowa w drugim tomie, e, będzie e, właśnie ten motyw zagłady Hiszpanii Północy. Dlaczego zagłady Hiszpanii Północy? No, my, tak, czasami byliśmy określani właśnie takim mianem przez e, protestantów z krajów Rzeszy. Oni nam nadawali taką nazwę dlatego właśnie, że bardzo mocno przypominaliśmy Hiszpanię w tym sensie, że byliśmy takimi, takim bastionem najbardziej wysuniętym, tak jak Hiszpania wysunięta najbardziej na południowy zachód, tak my na północny wschód byliśmy bastionem katolicyzmu, a byliśmy bastionem tej cywilizacji łacińskiej, tutaj w tym rejonie, byliśmy takim krajem, który był... Również podobne do Hiszpanii, pod tym względem, że mieliśmy tą rozwi bardzo taką <laughs> silną liczebnie grupę szlachty, nie mieliśmy rozwiniętego rzemiosła, jakby rzemiosło było, czy, czy, czy w ogóle jakby handel rzemiosło te wszystkie takie zajęcia typowo miejskie, kupieckie, <laughs> były w rękach cudzoziemców. Czy to Żydów, czy, 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 czy to innych prezydentów innych nacji, czy to w Polsce, nie wiem, Niem, Niemców, na, a w Hiszpanii tam sporo całkiem było Francuzów, <laughs> przepraszam, najmocniej. Tak więc byliśmy yy, również takim krajem, który gdzieś był od dłuższego czasu, jakby skazany, pomimo swojej wielkości, na upadek. Hiszpania też w tym momencie, gdy już wiadomo było, że nie pokona na morzach yy, Holendrów, gdy nie pokona protestantów, yy, Holendrów i Anglików, była skazana, pomimo tego, że miała to wielkie imperium swoje w krajach Ameryki Południowej, była skazana na takie powolne dogorywanie. E, i, I jakby wszyscy żerowali praktycznie na tym, żeby w ramach tego imperium zbudowanego mozolnie przez Hiszpanów przez kilka wieków, albo, albo przez dłuższy nawet okres, żeby nad nim zapanować, żeby tam urządzić dla siebie swój handel. Nawet był taki w pewnym momencie okres, że. Nie do końca nawet chcieli wszyscy upadku tych Hiszpanii. Woleli ją zachować jako taki kraj słaby, taki e, e, będący takim e, trochę takim e, w, w, istniejącym na zasadzie taki, ta, takiego m, kursu e, raz obranego, takiego, takiego swobodnego, takiego dryfowania bezwładnego. Nikt nie chciał tego niszczyć, bo zawsze warto, bardziej, bardziej się opłacało, czy to Anglikom, czy. czy Holendrom bo po prostu wejść już w tą gotową strukturę całego, całego wielkiego imperium hiszpańskiego i, i, i korzystać z tej jedności kulturowej, językowej, etnicznej, całej, cał, całego, całego hiszpańskiego, Wielkiego Królestwa, i jego imperium kolonialnego. Tak To była pewna jedna całość. I potem było w przypadku Polski. Przez długi czas wydawało się, że no nikt nie, nie ośmieli się, nie ruszy, nie ruszy tego, tego wielkiego kraju wynoszącego aż, liczącego aż którego, przepraszam, tego powierzchnia wynosiło aż milion kilometrów kwadratowych, no po co było to komu niszczyć, skoro i tak tam był bezwład, tak, pewnego rodzaju. Od momentu, gdy my już po, 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 od, od połowy mniej więcej XVII wieku wpadliśmy w taką tą pułapkę liberum veto, gdyby już nie można było od wewnątrz się zreformować, gdyby gdy, gdy wszystko było nieustannie stanie sobotowane, niszczone przez podpłacanych agentów, czy to Brandenburgi, czy, czy, czy Austrii, czy, czy, czy innych jeszcze krajów, czy też później rosyjskich płatnych agentów, to też przez jakiś czas mogło się wydawać, że o wiele lepiej będzie zachować tą Polskę w całości, w istnieniu, niech ona sobie jakoś tam istnieje i po prostu będzie ona od środka rozgrywana przez poszczególne mocarstwa, a, a i tak nigdy ona innym nie zagrozi, ponieważ będzie za słaba. Nie zbierze się armia, która Cokolwiek zmieni, cokolwiek ruszy na jakąś wojnę, i tak rzeczywiście było, że, że Polska nie była w stanie przez długi czas ani wybić własnych monet, ani z, z, powołać armii większej, ani dokonać reform wewnętrznych, bo wszystko było nieustannie sabotowane. Zostało to wszystko gdzieś zakonserwowane w jakimś takim rozstroju przez, przez wiele, wiele dekad, i praktycznie aż do końca istnienia Rzeczpospolitej nic się w tym względzie takiego wielkiego nie zmieniło. Dlatego można by mówić o zakładzie Hiszpanii północy. No i Polska rzeczywiście, no może tym się tutaj różni od Hiszpanii, że ostatecznie Polska opadła, Hiszpania została zachowana, nie miała swojej poki rozbiorów, nie licząc jakichś zawierów związanych chociażby z, z wojnami napoleońskimi, bo to przeżyli wszyscy, no ale, ale, ale Hiszpania sobie przetrwała, ma do dzisiaj władzę modarszą, jaką ona już jest, to, to osobna kwestia, ale, ale jest, tak? W przypadku Polski ta Zagłada przy, na, nastąpiła w zupełnie inny sposób. My, no dzisiaj, mamy ten problem, właśnie, że Polska już ym, swojego monarchy nie ma. Nie ma żadnego nawet żadnej dynastii, która by gdzieś mogła yy, nawet gdzieś, gdzieś, gdzieś tam ym, po cichu liczyć, że może kiedyś ktoś jakoś w sprzyjających okolicznościach tutaj, prawda, zdecyduje się na jakąś, jakkolwiek pojętą restaurację. Niemniej jednak to, co tu jest najważniejsze w tej książce, to jest to, żeby pokazać Polakom zupełnie inny sposób widzenia tej, tej historii, tak? bo my mamy taką, mam wrażenie, taką kliszę, tak? która jest powtarzana na tysiące różnych sposobów. Tak? Mówię tutaj o tym okresie, czyli 1572-1795. No ogólnie jest tak, że. Po tej epoce jagielonów rzekomo ma być tak, kiedy była kwitła tolerancja, była taka silna Polska, Polska Zygmuntowska, której mi to oczywiście tutaj już bardzo starannie obaliłem, mam nadzieję, w pierwszym, w pierwszym tomie pokazam, jak wielka to była wydmuszka, nieoparta na żadnych realnych postawach gospodarczych, finansowych. To przedstawię nam się te dzieje mniej więcej tak, że przychodzi, no, Walezy ucieka, mamy Batorego, który jest dobrym wojakiem, ale gdzieś też szybko mu się umiera. Później przychodzi ten nawiedzony Zygmunt III Waza, który próbuje, tutaj nie wiadomo, jakieś, ma jakieś fantazje na temat Szwecji. Po co my się, po co my się pchamy do tej Szwecji? Tak pyta ten, ta dusza Polaka nauczona pacyfizmu, tutaj skutecznie między innymi przez reformy kościelne z ostatnich 60 lat. Po co tam się pchać gdzieś tam do jakiejś Szwecji, po co tutaj komu? A już w ogóle z tą, tymi dymitriadami to już w ogóle przesada. Po co było drażnić tych wszystkich sąsiadów, skoro oni później przychodzą do nas, robią nam wojnę, robią nam potop, robią nam najazdy, palą, niszczą, jesteśmy słabi. No później jeszcze Sobieski jakoś daje radę, ale już XVIII wiek, no to tylko ci, tylko opoje szlachetcy, którzy tutaj już nie mają w ogóle pomysłu, nie potrafią się w ogóle jakby podnieść z tego swojego tutaj takiego wsteczniactwa i dopiero przychodzi ten król Staś, no może jest krytykowany, że był tam kochankiem tej złej carycy, ale przynajmniej chciał dobrze, rozwijał manufaktury i w ogóle ta Warszawa w epoce oświecenia była taka wspaniała. No takim więcej możemy powiedzieć, w skrócie jest ta narracja. Tutaj praktycznie wszystko, co powiedziałem, ja zgłaszam tutaj swoje votum separatum do tego, żeby... i przedstawiam, że, że, że no było zupełnie inaczej, tak? Nie chcę tutaj oczywiście krok po kroku całej książki opowiadać, ale chciałbym tutaj jedynie zasygnalizować tym wszystkim, którzy byliby zainteresowani lekturą tej książki, że, że nie, że nie. To było zdecydowanie bardziej skomplikowane, że te wielkie plany, które podjął, których realizacji podjął się Zygmunt III Waza, gdy wstąpił na polski tron, to było tak naprawdę najlepsze, co mogło Polskę spotkać. Po tych minionych, nie zawaham się powiedzieć, 150 straconych latach doby, doby jagiellońskiej. tak? Ja ja uważam niezmiennie, że, że jeszcze takim dobrym królem z, z epoki jagiellońskiej to był, to był Władysław Jagieł, a później a później to byli już, już, już inni królowie, którzy no niestety nie, nie grzeszyli tutaj szczególną roztropnością, ani jakimś dalekosiężnymi jakimiś wizjami i świadomością tego, jak, jak się powinno tą politykę kształtować dla dobra Polski, bo dla własnego dobra to, to z pewnością dobrze to umieli jakoś rozgrywać. Tu może oczywiście ktoś powiedzieć, że to wszystko zawsze tak się rozgrywało, bo, bo to przecież interes dynastyczny był zawsze upatrywany jako ten ważniejszy niż Interes tak, tak abstrakcyjnie pojętego współcześnie narodu. Niemniej jednak, no nawet jeżeli chce się, się rządzić i, i ma się na uwadze własny interes, no to nie można tak 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 zupełnie abstrahować od tego d, d, ogólnego interesu e, tego państwa, którym się, którym się rządzi. Nie można tak zupełnie pocinać mu skrzydeł, tak zupełnie wyniszczać bo bo to się wcześniej czy później źle skończy tak więc Zygmunt Waza to jest, to jest, to jest kapitalna historia, to jest coś wspaniałego co się nam mogło przydarzyć no, to jest coś co musi być nieustannie pokazywano jako wzór takiego dobrego myślenia o Polsce uważam, że Zygmunt III Waza był autorem jednych z najlepszych w ogóle koncepcji tego jak Polska powinna funkcjonować jak się powinna organizować przy pomocy różnego rodzaju środków natury gospodarczej, religijnej. Ta gospodarstwa, ta, ta, ta w ogóle myśl, żeby w ogóle do morza, przepraszam, wrócić, wrócić się ku morzu, to jest, to jest coś, co tak naprawdę dopiero w czasie jego rządów gdzieś się pojawia. Wcześniej był kompletny, kompletny zanik. To, co również tutaj pokazuje w tej książce, to jest moim zdaniem szczególnie istotne, to jest, to jest przestawienie tych wszystkich kulisów tego, jak bardzo Wyniszczyła nas Holandia, tak? To jest ten wielki paradoks, że, że Holendrzy nigdy, <coughs> przepraszam, nigdy na naszym terytorium nie postawili jako armia holenderska, bo, bo najemników na pewno było bardzo dużo. Natomiast armia holenderska nie pojawiła się na terytorium Rzeczpospolitej, ale ośmielę się stwierdzić, że miała największy wkład w to, żeby. Mm, Czyli państwo holenderskie i środowiska handlowo-finansowe holenderskie miały największy wkład w to, żeby Polskę pogrążyć, żeby Polskę zniszczyć. My mamy taką tendencję, żeby nieustannie patrzeć na tych największych tak, takich wykonawców tego polskiego nieszczęścia w postaci zaborów, czyli analizować nieustannie to, co się działo gdzieś, gdzieś w Berlinie, w Petersburgu w Wiedniu, a pomijamy to, co się dzieje, czy znaczy, raczej pomija się bardzo często to, co się działo chociażby w Hadze w Amsterdamie. Moim zdaniem, jeśli się uwzględni tą całą perspektywę finansową, handlową, to, to zauważymy, że to właśnie tam było realne sprawstwo tych wszystkich czynników natury geopolitycznej, finansowej, gospodarczej, a one miały kolosalny wpływ na to, co się działo. Tak my My jesteśmy tak uczeni historii najczęściej, że nam się nie opowiada zbyt wiele o tym, jak wielkie były związki gospodarcze łączące chociażby Holandię z, z, ze Szwecją czy, czy z Rosją, czy Moskwą w XVII wieku, a, a związki te były oczywiście ogromne. One miały kolosalny wpływ na to, co, co, co działo się z nami, na nasze, miały ogromny wpływ na nasze nieszczęścia. I, i to co się działo w XVII wieku za sprawą Holandii zostało bezpośrednio przedłużone później na to co działo się w XVIII wieku za sprawą Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania była takim już, może nie jeszcze w rozumieniu takim stuprocentowo tak, takim jak, jak współcześnie ma to, mamy do czynienia z Ameryką ale była już takim dominatorem geopolitycznym już istniał już system atlantycki tak naprawdę nie było on już tak, jeszcze tak mocno ugruntowany jak współcześnie system amerykański, ale ten system zapewniał Wielkiej Brytanii to naczelne sprawstwo światowej geopolityce. To wszystkie inne mocarstwa musiały się oglądać i patrzeć na to co będzie robiła Wielka Brytania. Wielka korzyść tej pracy jest taka, że staram się tutaj nieustannie pokazywać jak bardzo my jesteśmy e, cały czas byliśmy mm, jakby odniesienia, odniesiona była nasza historia, tutaj Polska i to co się działo w Polsce do tego co e, działo się właśnie w, w Anglii, Wielkiej, w Wielkiej Brytanii do interesów gospodarczych tego kraju, tak? Bo to najczęściej wydaje się takie zupełnie gdzieś niepowiązane no gdzie Polska, a gdzie, gdzie Anglia no może gdzieś tam w przez Gdańsk odrobinę był, jakiś, jakieś takie wpływy i tak dalej, to jest, broń Boże, to jest absolutnie inaczej, tak? To wszystko jest pokazane tutaj w, w mojej pracy, jak bardzo to wszystko cały czas miało wielkie znaczenie, dlatego że Polska znalazła się właśnie w takiej, a nie w innej konfiguracji. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta, ta, ta wizja Polski jako Hiszpanii Północy była również, Styl, głowy elit brytyjskich, które rozumiały, że nie mogą, absolutnie nie mogą dopuścić do tego, żeby cokolwiek katolickiego, mocnego, potężnego, posiadającego własną flotę, zrodziło się tutaj w rejonie bałtyckim. No więc ta, ta flota brytyjska, która nieustannie w XVIII wieku raz po raz wpływa lub wypływa, pokazuje wszystkim miejsce w szeregu, ona ma też również za zadanie to, żeby zachować ten model, w którym sabotujący polski ustrój, sabotujący polską gospodarkę Gdańsk był cały czas tym Gdańskiem, który będzie Polskę wyniszczał od środka aż do samego końca, aż do samego wykrwawienia się. To jest coś, co jest praktycznie rzadko kiedy pokazywane, bo cały czas, jak powiedziałam, jest ta perspektywa taka germanocentryczna czy, czy rusocentryczna. Cały czas jest, jest takie, taka tendencja wśród piszących o polskiej historii, żeby nas odsyłać do tych bezpośrednich sąsiadów do tych imperiów, które z nami graniczyły te, które ostatecznie wprowadziły swoje armie na nasze terytorium, ale zupełnie nie mamy najczęściej w ogóle jakby takiego pełnego nie mamy takiego pełnego obrazu jak bardzo polityka tych mocarstw, którego dokonały zaborców, były, była odniesiona do tego, co, co, co działo się w Londynie co jednak najważniejsze, moim zdaniem, w tej pracy to to, że pokazuje tutaj, jak bardzo istotne było to, że ta Polska musiała zostać niestety w jakimś sensie brutalnie wygaszona, tak? Ta Polska, która była takim, jak to formuje takie stwierdzenie w tej pracy, takim żywym wyrzutem sumienia nieustannym dla, dla, dla tych oświeceniowych elit, które tworzyły nowy ład antycywilizacyjny, nowy ład geopolityczny, który miał którego jakby fundamentem było pogrążenie tych wszystkich sił, wszystkich królestw katolickich, które istniały do tej pory, takie, takie siłowe ich zniszczenie, jakby przekształcenie ich w jakieś takie w takie kraje, które miały być jakby takim tylko wielkim, wielkim wielkimi dawcami różnego rodzaju surowców towarów nieprzetworzonych. Tutaj wielka rola była niestety w. Spełniona przez Polskę jako takiego kraju, który no, no właśnie musiał być uciszony, musiał być wygaszony do, ostatecznie, dlatego że no, gdyby on tam istniał, gdyby tam cały czas było to uśpione, to wielkie królestwo, to, to uśpione królestwo katolików, którzy nie umieli realizować do końca polityki katolickiej, tak, tak jak ona funkcjonowała wcześniej przez wieku, bo gdyby, gdyby ono się pewnego dnia obudziło, to rzeczywiście te potęgi miałyby, potęgi morskie miałyby, w szczególności Wielka Brytania, Holandia miałyby naprawdę spory problem, gdyby udało się jakimś cudem wskrzesić te dawne idee, ten, ten, ten dawny uniwersalizm, chrześcijański, katolicki, paneuropejski, pan pamiętajmy, no, że to, to nie jest jakaś czysta abstrakcja, tak? bo jeszcze w, w, w pierwszej połowie XVIII wieku w latach 40. jest powstanie, Jakobickie w, w Anglii, gdzie lądują. Ląduje pretendent z, z, do, do tronu z rodu dynastii Stuartów i zmierza od strony Szkocji w kierunku Londynu. Jest panika na giełdzie w, w Londynie. Wszyscy znawiają się, co, co będzie dalej. No, ostatecznie udaje się to wszystko powstrzymać, chociaż przez moment pada blady strach na to, co będzie dalej. Z, tym, z tą całą misternie tkaną, konstrukcją tego nowego systemu finansowego, nowego świata... Nowego ładu geopolitycznego, tak, więc to, nie, to nie jest żadna abstrakcja. To są takie kategorie, którymi też również wszyscy przez wieki e, rozumowali. E, wielką zaletą książ tej książki jest właśnie to, że ona jakby pokazuje te szczególnie ostatni wiek funkcjonowania istnienia Rzeczpospolitej, e, pokazuje je jako wplecione w ten schemat gospodarczy, który począwszy od XVIII wieku staje się już coraz bardziej, już coraz bardziej przypomina to, co mamy współcześnie, tak, czyli mamy taką nowoczesną gospodarkę opartą przede wszystkim na kreacji pieniądza, na kreacji pieniądza przez system bankowy. Widzimy, jak te kolejne fale takiego boomu gospodarczego ożywiają działalność w całej Europie, również w Polsce działalność gospodarczą. Później następują krachy, później następują kryzysy, które doprowadzą do pewnych przesileń, Takich gospodarczych przesileń, również politycznych. Widzimy, jak Polska staje się częścią tego, tego wielkiego systemu finansowego. Widzimy, w jaki sposób również w ten sposób jakby te ostatnie lata Polski, Polski Stanisławowskiej, Polski pod, w czasu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego są już jakby naznaczone bardzo silne piętnem tego, tego nowego systemu finansowego, tak? Tutaj bankierzy współpracujący z, z Poniatowskim, Poniatowski, który też bardzo silnie współpracuje z, z, ze środowiskami z Amsterdamu czy z Londynu. Widzimy, jak już jesteśmy stopniowo podpinani pod zupełnie jakąś nową konfigurację finansowo, biznesowo, polityczną. Widzimy też coraz bardziej pod koniec XVIII wieku, chociaż oczywiście ta bardziej taka szczegółowa opowieść o tym pojawi się dopiero w, w kolejnym tomie. E, widzimy, jak coraz bardziej ta, ta Europa Zachodnia coraz bardziej wypiętrza się, czyli buduje swoją potęgę kosztem, między innymi Polski. To nie jest tak, że mamy ten, tak jak się najczęściej pokazuje w tym takim micie wywodzącym się od m.in. Adama Smitha, że wszystko tutaj zawdzięczamy no, to bogactwo Zachodu zawdzięczamy, no, Zachód zawdzięcza przede wszystkim wolnemu handlowi, ciężkiej pracy, pomysłowości, przedsiębiorczości, zaradczości, społecznej inkluzywności i tak dalej. No nie, nie, to, 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 jest zupełnie nie ta historia. Tutaj widzimy dokładnie, to jest twarda polityka, interes brytyjskiego państwa, które, która, które z żelazną konsekwencją dba o swój przemysł, które stosuje różnego rodzaju z, zabiegi w zakresie polityki celnej, które, które wysyła fregaty tam, gdzie, gdzie ktoś jest niepokorny, które stosuje różnego rodzaju środki nacisku i, i, i konsekwentnie miażdży konkurencję i, i, i rozgrywa wszystkich po to, żeby ostatecznie być tym hegemonem, być tym dominatorem, a w tle tam gdzieś pojawia się ta, ta biedna Polska, która przestaje istnieć ale tutaj, tak powiedziałem, <coughs> przepraszam, na no, coś, coś tutaj mi ten głos już powoli umyka, więc muszę zmierzać do, do, do meritum. Widzimy tutaj, że, że Polska, wniosek z tego wszystkiego jest taki, że Polska to nie jest tak, że Polska przegrała, dlatego że no właśnie, że, że nie, nie potrafiła się zmodernizować, że że, nie, że nie, da, nie dała rady w, te, w tym tempie na, że, że, że jakby odpadła w tym wyścigu polegającym na tym, że trzeba było odrzucić te wszystkie fundamenty dawnego systemu społecznego, dawnego systemu finansowego, dawnej geopolityki i tak dalej że Polska była po prostu wiecznie zapóźniona tak, to jest, proszę wierzyć to jest, to jest naprawdę, to jest jeden z największych takich i, 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 i szkodliwych mitów, że, że Polska Polska, że jest wiecznie, my żyjemy dzisiaj, też współcześnie, znaczna część Polaków tak żyje w takim fałszywym przekonaniu, że my jesteśmy jakieś wiecznie zapóźnieni. To, to nie tak jest, proszę, to, jest to, to, to zupełnie nie jest w ten sposób, tak? Ta książka pokazuje, że to nie my jesteśmy zapóźnieni, to nie my byliśmy zapóźnieni, tylko e, część krajów przeszła przez swego rodzaju rewolucję, która w sprzyjających e, okolicznościach przyniosła im w zaskakujący dosyć sposób, a krótkookresową, znaczy krótkookresową, bo złożoną na, nawet na kilkaset lat, taką doraźną potęgę i przewagę nad pozostałymi. Te kraje zbudowały swoje własną potęgę i przewagę nad wszystkimi pozostałymi właśnie dlatego, że no, zdołały w oparciu o geopolityczną dominację Zbudować taki system finansowy, który umożliwiał masową kreację pustego pieniądza. No i to sprawiło, że już od XVIII wieku Anglia, Wielka Brytania rośnie szybciej niż wszyscy inni, że potrafi już opracowywać nowe wynalazki. Pojawiają się, pojawia się tysiące spółek, banki rosną jak na drożdżach. Anglia rośnie, Anglia wygrywa wojny, bo, bo ten, te pieniądze sztucznie kreowane również zasilają oczywiście tą całą wielką machinę wojenną. Anglia rośnie i co się dzieje, proszę państwa, wtedy właśnie tu, to jest następny wówczas triumf kultury oświecenia. Wydaje się praktycznie bezpowrotny. jakby taką, ten, ten, ten świat oświecenia, kultury oświeceniowej składa wówczas w zasadzie rytualną ofiarę z Polski, tak można powiedzieć, tak? Polska jako taki symbol dawnej epoki, jako ten, ten kraj, który <laughs> wszyscy są pokazywani, <laughs> znaczy państwa, jesteśmy pokazywani w całej Europie jako taki kraj, w którym się prześladuje. Innowierców, których my jesteśmy podobno nietolerancyjni, gdzie tak naprawdę nie mają u nas świetnie. Oni, oni mają u nas zagwarantowane naprawdę super komfortowe w, 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 warunki, a jesteśmy pokazywani na oświeceniowych salonach jako ten kraj, który jest krajem dzikusów. Tak jak tutaj Fryderyk Pruski przyrównuje Polaków do przepraszam najmocniej, do Irokezów w taki bardzo pamiętny sposób. Polski zostaje złożona taka wielka ofiara, wielka ofiara, Polska musi, musi przestać istnieć, zostaje, zostaje z, jakby na oczach całego świata, tego świecy, nowego świata, zostaje zamordowana, można powiedzieć i, i tutaj to, to kwitują te wszystkie salony takim stwierdzeniem, że no rzeczywiście no, Polska była tak niedostatecznie nowoczesna, tak była... Taka, taka zacofana, no, że, że no wręcz nie szło inaczej, że to była jej wina, bo, bo, bo ona nie potrafiła inaczej. No i wydawało się, że to jest, to jest jakiś taki, taki okres triumfu, że teraz już po prostu skończyły się dobre czasy, że już idzie ta nowoczesność i idzie system nowoczesny finansowy, w którym po prostu ten, kto ma tą siłę wielką geopolityczną, kreuje pieniądze, ma ich nieograniczoną ilość, ten już będzie dominował, inaczej już nie będzie, ale widzimy, to jest taki epilog tej całej historii, to są czasy nam współczesne. Tak widzimy, jak do ściany zbliża się cały, cały ten świat zachodni, który właśnie wówczas się uformował. Tak? Ta kultura oparta i ufundowana na, tych, na tym, na tym, na, 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 na kreacji pustego pieniądza, właśnie, właśnie, proszę państwa, się całkowicie rozlatuje, sypie się absolutnie, kultura sypie się, dzietność sypie się, jakby sypią się podstawy cywilizacji, tak, to co wchodzi w tej chwili, ten neomarksizm, genderyzm, radykalny klimatyzm, ekologizm, to są, to są wszystkie, to są wszystko takie zjawiska, które pokazują, że, że ta kultura już praktycznie, no, nie ma już dużej racji bytu, a wszystko, wszystko proszę Państwa wynika wprost z tego, że no, taka, jest, taka jest, natura tego systemu, że no tworzy, tworzy on społeczeństwo, tworzące cywilizację ludzi, którzy są ostatecznie barbarzyńcami. Tak? To wszystko zaczęło się mniej więcej w tym czasie, kiedy Polska upadała, czyli wraz z upadkiem Polski zetknął się nowy ład geopolityczny, w którym dla Polski nie było miejsca, ale widzimy dzisiaj po, po 200, po 300 latach, że ten, ten ład dobiega końca, tak? ten, ten pseudoład, ten, który właśnie ukształtował się wówczas Traci rację bytu, on przechodzi powoli gdzieś do historii, teraz, teraz, yy, teraz będzie się tworzyło coś nowego. I oby ta książka posłużyła do takich wyciągnięcia, takich wniosków, że no właśnie, skoro, skoro kończy się coś, coś takiego, trzeba, trzeba zaczerpnąć z najlepszych wzorców, które mieliśmy już przez wieki. I o tym właśnie jest ta książka. Ta książka pokazuje, że Polska była krajem kiedyś z ambitnym projektem takim cywilizacyjnym, gospodarczym, e, geopolitycznym, religijnym, ściśle powiązany z czynnikiem religijnym. I to wszystko jest do odbudowy. Trzeba tylko chcieć, trzeba tylko myśleć, trzeba tylko mieć kwestionować w sposób odważny to, co dzieje się współcześnie, całe bankructwo tego systemu oświeceniowego, który skazał kiedyś Polskę na, na niebyt. I może już tyle, bo widzę, że zapędziłem się aż do pół godziny, a to krócej to wszystko miało trwać. Jeszcze raz serdecznie polecam tą książkę. Zapraszam do zakupu zarówno pierwszego, jak i drugiego tomu. Państwa, Państwa pozytywna reakcja będzie dla mnie bardzo dobrym, jakby dobrą zachętą, idealną zachętą do tego, żeby pracę nad, temat, nad tą książką kontynuować i stworzyć może kiedyś jeszcze trzeci tom obejmujący epokę, kiedy byliśmy pod, pod zaborami. Na dziś już koniec. Dziękuję bardzo. I zapraszam jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na tym wideoblogu nie raz. Dziękuję bardzo.